I wylewaj się na nas z przebitego serca Jezusa, Jezusa. Duchu miłości, wylewaj się na nas z przebitego serca Jezusa, Jezusa. Duchu miłości, wylewaj się na nas tego serca Jezusa, Jezusa. Duchu miłości, lewaj się na nas z przebitego serca Jezusa, Jezusa. La, 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 la. Duchu miłości, wylewaj się na nas tego serca Jezusa, Jezusa. Duchu miłości, wylewaj się na nas z przebitego serca Jezusa, Jezusa. Duchu miłości, wylewaj się na nas z przebitego serca Jezusa, Jezusa. Szalalalalaj, alalalaj, lalalalaj, lalalalalaj, alalalalaj, lalalalalaj, alalalaj, alalalaj, alalalalaj, alalalalaj, lalalalaj. Adonai, 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 la 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 la, Adonai, 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 la 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 la, Adonai, 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 Melech Ishtoloi, Adonai, Lechanon, Adonai. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spragniona jest ziemia wysuszona, ziemia, która potrzebuje deszczu. Na pustyni tego świata, na pustyni ludzkich serc, wołamy z głębi serca, niech nasze serca pustynne zamienią się w raj Boży, w Twój ogród, w którym Ty będziesz, w nas, z nami. Niech Twoja miłość rozkwita w nas. Chcemy, abyś mówił do naszych serc. Każdego dnia, ale szczególnie teraz, kiedy przeżywamy te rekolekcje. Ten czas, kiedy nasze serca pragną Cię słuchać. Jesteś milczącą miłością, ale która mówi do nas tak jak chcesz. Kiedy chcesz, gdzie chcesz. Jak dobrze usłyszeć Ciebie, Panie. Tak jak słyszał i słuchał Ciebie święty Jan Chrzciciel. Kiedy była cisza, usłyszał Cię. Zostało skierowane Słowo Boże do Jana Chrzciciela, syna Zachariasza, syna Elżbiety. Słowo Boże zostało skierowane do nas. Dlatego nie bój się, nie lękaj się. Bracie, siostro, czy jesteś tutaj, czy słuchasz, będziesz słuchał. Wspaniała wiadomość. Bóg do ciebie mówi. Bóg ma dla ciebie słowo. Bóg ma dla ciebie wiadomość.
Przeczytam teraz fragment z jednego z ojców pustyni, świętych mnichów, pustelników, świętego Jana Klimaka. Bądź niezwykle miłosierny dla wszystkich, gdy gorliwie oddajesz się modlitwie. Dzięki miłosierdziu mnisi jeszcze raz zyskują Boże błogosławieństwo. Pierwsze modlitwa, drugie czynienie miłosierdzia. Dwa błogosławieństwa. Za jedno i drugie będzie nagroda. Stokrotna zapłata w przyszłości. Gdy ogień zamieszka w sercu, pobudza modlitwę. Gdy zostanie ona rozbudzona i wzniesie się ku niebu, wówczas ogień wstępuje do wieczernika, wieczernika Twojej duszy. Ogień z nieba w czasie modlitwy, ogień Ducha Świętego jest rzucony w Twoją duszę i rozpala ją. Niektórzy mówią, że modlitwa jest lepsza niż pamięć o śmierci. Ja zaś sławię obie, w istocie bowiem są one tym samym. Okrutną rzeczą stanowi odebranie wody spragnionemu, lecz dla modlącego się ze skruchą jeszcze bardziej okrutne jest oderwanie go od upragnionej modlitwy przed jej całkowitym zakończeniem. Nie odstępuj o modlitwy, dopóki nie zobaczysz, że jej żar i łzy ustały za rządzeniem opatrzności. Być może w ciągu całego życia nie będziesz miał podobnej sposobności, aby otrzymać odpuszczenie grzechów. Ten, kto zasmakował modlitwy, często jednym nierozważnym słowem kala umysł, a gdy powraca do niej, na ogół nie znajduje już tego, czego pragnął. Należy zauważyć, że nasz dobry król, podobnie jak król ziemski, niekiedy sam bezpośrednio rozdaje dary swoim żołnierzom. Niekiedy przez przyjaciela, niekiedy przez sługę, a niekiedy także w sposób nie dający się poznać, który uzależniony jest od stopnia naszej pokory. Kto zawsze podpiera się modlitwą, ten się nie potknie. A jeśli się potknie, to nie upadnie, bo zaraz powstanie, bo modli się. Jeszcze takie szalone słowa świętego Jana Klimaka, ale zgodne z Ewangelią. Modlitwa stanowi pełne szacunku, w cudzysłowie, wymuszanie pomocy i łaski od Boga. I jeszcze ostatni fragment z świętego Jana Klimaka. Pożytek, jaki daje modlitwa, można poznać po przeszkodach, które stawia przed nami szatan. Podczas liturgicznych zgromadzeń korzyści płynące z modlitwy zaś po zwycięstwie nad wrogiem. Potem pozna, mówi autor psalmu, żeś dla mnie łaskawy. Że mój wróg nie będzie się cieszył nade mną w czasie walki. Z całego serca wołałem, mówi psalmista, to jest ciałem, duszą i duchem. A gdzie ci dwaj, duch i dusza, zebrani są razem, sam Bóg jest pośród nich. Bóg udziela daru modlitwy temu, kto o to prosi i błogosławi lata życia tych, którzy są sprawiedliwi.
Święci ojcowie pustyni, święci pustelnicy, mnisi na pustyni egipskiej, judzkiej i innych, modlili się właśnie tą modlitwą Jezusową, którą już znamy. I również w ramach tej modlitwy modlili się nie tylko wzywając Boga wprost, czy Maryję, uznając swoją grzeszność, ale także powtarzając jakiś fragment Pisma Świętego, na przykład z Ewangelii, też wiele razy. To też jest dobry zwyczaj, żeby w swojej prywatnej modlitwie niektóre fragmenty powtarzać kilka razy albo nawet na przykład 50 razy na różańcu. I dlatego teraz wykorzystamy mały fragment z Ewangelii według świętego też Łukasza. Kiedy Pan Jezus modlił się do swojego Ojca: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Ten fragment ewangeliczny, który też jest modlitwą, będziemy teraz wspólnie wykorzystywać w tej naszej modlitwie. Dlatego może właśnie 33 razy będziemy modlić się tym fragmentem. Ja powiem pierwszą część, czyli wysławiam Cię, Ojcze, a wy powiecie: Panie nieba i ziemi. A pierwszy jeszcze pomódlmy się modlitwą w językach. Kalamal mele shalai alalalai maria solon isalai menachostalai melachalai adonai melichitolai menichishalon adonai maria salevetoloi adonai adonai Maria, la. Wysławiam Cię, Ojcze. Wysławiam Cię, Ojcze. Panie nieba i ziemi. 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 Amen. Amen. Panie, pobłogosław tą naukę teraz, tą katechezę. Niech ta nauka przyniesie wiele dobrego słuchającym, bo pragną słuchać słów Twoich, słów pełnych mądrości i życia, zbawienia i szczęścia wiekuistego. Dziękuję Ci, że będziesz do nas mówił, posługując się także mną, dla dobra wielu, wielu serc, dla ich rodzin, dla ich uświęcenia, dla dobra Kościoła. Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. Teraz będzie schowanie Najświętszego Sakramentu. Thank you.
Alleluja Panu. Śpiewaj Alleluja Panu. Śpiewaj Alleluja. Śpiewaj Alleluja. Śpiewaj Alleluja Panu. Śpiewaj Alleluja Panu. Śpiewaj Alleluja Panu. Śpiewaj Alleluja. Śpiewaj Alleluja. Śpiewaj Alleluja Panu. Śpiewaj Alleluja Panu. Śpiewaj Alleluja Panu. Śpiewaj Alleluja. Śpiewaj Alleluja. Śpiewaj Alleluja Panu. Śpiewaj Alleluja Panu. Śpiewaj Alleluja Panu. Śpiewaj Alleluja. Śpiewaj Alleluja. Śpiewaj Alleluja Panu. Śpiewaj Alleluja. Śpiewaj Alleluja. Śpiewaj Alleluja. Śpiewaj Alleluja Panu. Dobrze, usiądźcie. Na początku przeczytam fragment z apoftegmatów ojców pustyni, czyli takich tekstów związanych z ich życiem, które prowadzili dla Boga, które wydaje się nam może teraz szalone, i może też takie przesadne, ale pokazuje nam też to, jak bardzo ci ludzie żyli na poważnie sprawami Bożymi, sprawami, które były dla nich wszystkim, sprawami, które były niebieskie, a oni byli też świadomi swoich ograniczeń, biedy duchowej. Może nie do końca to wszystko zrozumiemy, ale warto właśnie też o tym posłuchać. Zresztą na pewno ci ludzie z tamtych czasów by nas nie zrozumieli na pewno, bo tak bardzo się od nich różnimy, tak bardzo jednak w tej gorliwości dla Boga byli przewyższający nas. Taka prosta historyjka, też teraz ją przeczytam. Kiedyś starcy mieszkający w górach posłali do Sketis, do Abba Makarego z prośbą następującą. Aby cały lud nie trudził się do Ciebie, błagamy Cię, przyjdź Ty do nas, żebyśmy Cię mogli zobaczyć, zanim odejdziesz do Pana. Więc kiedy przyszedł z góry, cały lud zebrał się przy nim i starcy go prosili, powiedz braciom słowo. On na to odrzekł, płaczmy bracia. I niech nasze oczy wylewają łzy, zanim odejdziemy tam, gdzie nie będziemy mogli płakać z powodu naszych słabości,
Ale jeżeli tu będziemy płakać, to tam będziemy się radować. Tam Bóg otrze każdą łzę, którą wylaliśmy tutaj na ziemi. A oni wszyscy rozpłakali się. Upadli na twarze i powiedzieli: Ojcze, módl się za nami. Więc taka prosta historyjka, ale ukazująca nam właśnie również to, jak ci ludzie bardzo byli uniżeni, pokorni. Jak bardzo to byli ludzie też, którzy potrafili płakać. I to były łzy związane z darem właśnie łez w czasie modlitwy. Więc są takie fragmenty o tym mówiące, więc można powiedzieć, że ci ojcowie pustyni często płakali. Szczególnie kiedy też modlili się nieustannie tą modlitwą Jezusową, modlitwą serca. I również doświadczali czegoś takiego jak rozgrzanie serca w czasie modlitwy nieustannej. Czuli jakby płomień wybuchał w ich sercach i ogarnął całe ciało. Niektórzy nawet widzieli niektórych świętych starców, którzy kiedy się tylko na chwilę pomodlili, wyciągnęli swoje dłonie do góry, zaraz niektórzy widzieli, jak oni cali płoną. A ich ręce są jak świeczniki. Niektórzy też w czasie modlitwy nieustannej mieli różne widzenia, poznania. Doświadczali walki duchowe, ale także obecności aniołów. I byli też tacy, którzy kiedy tak modlili się gorąco, przyczyniali się tą swoją gorącą modlitwą do ustania wielu chorób zaraz, do odparcia wrogów. Jedna modlitwa sprawiedliwego do pokonania różnych nieprzyjaciół, do ustania wojny domowej, konfliktów. I wiele było takich przypadków. Więc ci ojcowie pustyni niech będą dla nas taką zachętą, aby ich naśladować, aby być ludźmi Boga, sługami Najwyższego. I jeszcze taki fragment mówiący właśnie o tym, że to byli ludzie, którzy nie oburzali się, jeżeli ktoś ich obrażał, jeżeli ktoś ranił ich. Kiedy indziej, gdy w Sketis, to było miejsce mnichów, gdzie mieszkali, w pojedynczych celach pustelniczych albo też w większych grupach, zebrali się ojcowie, mnisi, chcieli go wypróbować, tego Abba, który tam był, i zaczęli go lżyć, mówiąc, bo był Afrykańczykiem. Po co ten murzyn przyszedł tutaj między nas? I tak ganili go. Wyrzućmy tego murzyna. On nie pasuje do nas. Robili to specjalnie. On zaś słuchał i milczał. A gdy się już rozchodzili, zapytali go: Abba, nic cię to nie wzburzyło? On odpowiedział: uwaga, zburzyłem się, ale nie przemówiłem. Więc tutaj też jest ukazane to, jak ci ludzie też poczuciem humoru zwyciężali też swoją własną pychę czy urazy, a jednocześnie jak wzajemnie się próbowali, doświadczali. Nie robili tego złośliwie, ale po to, żeby właśnie się wzajemnie zachęcać do uniżenia, do pokory. Nie wiem, czy ktoś z was oglądał film Wyspa, taki rosyjski film, bardzo ładny film na temat życia mniszego i na temat też takiego mnicha, który zaczął pokutować za swoje grzechy. I tam jest taki też fragment, kiedy przychodzi do niego jeden z takich też mnichów, który trochę mu zazdrościł, dlatego że ten
mimo że był takim prostym człowiekiem, ale rzeczywiście bardzo gorliwym i takim świętym, bo się uniżał też, nie wywyższał się. Ale też w takim stylu życia mniejszego, prawosławnego, nie tylko, bo to też jest związane z ojcami pustyni. Kiedy przychodzili do siebie, to tak, żeby jeden się nie pysznił, ani drugi też, no to się obrażali po prostu wzajemnie. No i ten właśnie mnich przychodzi do niego, do tego, chyba to był Anatol, zdaje się, nazywał się. No i ty, dziadzie jeden, co tutaj robisz między nami? A ten do niego, ty pyszałku i głupku, wynoś się stąd. A po takim wstępie zaczęli ze sobą grzecznie rozmawiać. No i ten mówi, ojcze, tyle lat tutaj jestem, no co prawda ty jesteś starszy ode mnie, ale ludzie tam przychodzą do ciebie, proszą cię o modlitwę, a mnie nie. Nie, no i ten mówi, no to co, zazdrosny jesteś? Nie, dziadzie. Nie, dziadzie jeden, co ci to przyszło do głowy? Więc nie chodzi o to, żebyśmy teraz mówili tak do siebie. Że ktoś chodzi do rozmównicy i ktoś drugi do niego mówi, ty dziadzie, wynoś się stąd. Bo to raczej by nie wyglądało za dobrze. Więc to tak mówię o tym, żeby, może też z drugiej strony, tak żartujemy sobie, ale też żebyśmy tak może nie traktowali wszystko tak bardzo do siebie. Czasami wiadomo, ktoś nam coś powie, czy zdarza się, nie, ktoś wzajemnie jeden drugiemu powie coś takiego przykrego. Ja to też mówię do siebie, bo czasami też tak się zdarzało, że ktoś mi coś powiedział, ja to tak brałem do siebie, tak to przeżywałem, jakby mnie ktoś, no nie wiem, pobił prawie. A mi nic takiego w sobie nie powiedział, tylko powiedział po prostu prawdę, no. To takie... powiedział prawdę, ja się oburzam strasznie, ale jak ten Makary, Murzyn, wzburzyłem się, ale nie przemówiłem. Więc tutaj no wychodzi to z nas, nie, że my nie lubimy, jak ktoś tam powie właśnie tak, nie dosłownie może dziadzie, no ale coś podobnego. Ale powie coś, co no jest prawdą po prostu, no i dlatego może tak bardzo to boli, bo gdyby powiedział kłamstwo ktoś na nasz temat albo wprost do nas, no to może byśmy nawet się trochę tam gdzieś w sercu cieszyli, no bo skłamał ten drań. Więc znowu kłamie na mój temat. No właśnie, więc tutaj trzeba prosić Pana Boga, żebyśmy no nie brali tak na serio wszystko, że ktoś coś do nas mówi, takiego trudnego, bolesnego. Ale żebyśmy też to przyjmowali, że to się tego może potrzebujemy. To nie jest przyjemne, kiedy słyszy się takie słowa. Ale żebyśmy sobie przebaczali, znosili, starali się ze sobą też porozmawiać, porozumieć na temat różnych trudnych relacji, które gdzieś pojawiają się, czy w pracy, czy w rodzinie, czy we wspólnocie. Kiedy, no może tak być, chodzisz do kościoła, widzisz tą osobę, od razu czyściec. Idziesz do rozmównicy, widzisz tamtą, to dopiero czyściec, tamto dopiero jest. Jakbyś szedł do czyścia, do rozmównicy. Ten coś powiedział, tamta coś tego, co oni gadają w ogóle i też nie rozumieją mnie. I rzeczywiście to nie jest trudne, to jest trudne właśnie, to jest bardzo takie, no takie właśnie, które gdzieś powoduje, że no, czasami serce jest zranione, no ale z drugiej strony jest często też i tak, że po prostu jest no, nasza pycha raniona, nasza duma. Dlatego to nie jest łatwe, ale trzeba prosić Pana pokornie, żeby właśnie pokornie prosić Pana, żeby udzielił nam pokory. Żebyśmy nie unosili się w takim momencie, starali się od razu wybaczyć, modlić się w sercu, błogosławić tą osobę czy tę osobę.
I potem na modlitwie możesz powiedzieć, Panie, rzeczywiście, to może było trudne dla mnie, ale może nie wszystko było prawdziwe w to, co osoba powiedziała, ale dużo. I dziękuję Ci, Panie, za tego brata, siostrę, naprawdę. Do tej pory myślałem, że to dranie są, ale teraz to są moi bracia, to są moje siostry. Naprawdę dziękuję Ci za nich. To są skarby moje. Panie, bez tych skarbów to nie dałbym rady na drodze życia chrześcijańskiego. Także ja też nie będę mówił może za dużo, ale są osoby, które gdzieś tam też mówią w różny sposób o nas czy o mnie źle, ale teraz odkrywamy właśnie, że to są skarby moje. Że to są bracia i siostry, których potrzebuję, szczególnie bracia w sutannach, że ich potrzebuję, że dobrze, że tak po prostu mówią o mnie, że tak mi dokładają. Przecież to jest to, Panie. Dziękuję Ci za te skarby moje. To są moi przyjaciele, to są moi bracia, to są skarby. Do tej pory tego tak nie widziałem, Panie, wybacz mi. Ale teraz przejrzałem. Amen? Amen. Więc tak żartując, ale to właśnie tak. Tak ma również wyglądać nasze podejście do takich trudnych spraw. Bo skoro jesteśmy ludźmi, można powiedzieć, duchowo na pustyni i chcemy naśladować Pana Jezusa, Jana Chrzciciela, tych świętych również ojców pustyni, to również w takim podejściu właśnie do siebie samych. Także dobrze jest właśnie pożartować sobie, pośmiać się nie z kogoś, tylko z siebie samego po prostu. Też wam jeszcze powiem w ramach takiego świadectwa. Ja nie za bardzo lubię, jak po prostu publicznie się wygłupię. Coś powiem takiego głupiego, taką gafę, ale udaję, że to jest takie mądre, takie dobre i że to jest przemyślane, przewidziane, że to jest taki żarcik rzucony. I mówię, Panie, ile jeszcze w tej głupoty we mnie jest? I Ty pozwalasz, żeby to wychodziło? Jeszcze publicznie. To jest dopiero upokorzenie spowodowane sobą samym. Sobą samym, sam siebie po prostu ośmieszam. A właściwie Pan mu pozwala na to. Więc takie sytuacje się zdarzają i być może wam też, że człowiek się stara, chce powiedzieć coś naprawdę ładnego, pięknego, mądrego, tak żeby kogoś zbudować, a zaraz śmiech jest po prostu i komedia. Mi się tak zdarza, też powiem wam jeszcze, jak też w ramach też takiej anegdoty, czasami jak wiadomo, ktoś ma, jeżeli chodzi o wspólnotę też, imieniny, urodziny i tam spotykamy się w rozmównicy, tak się staram coś powiedzieć takiego mądrego przed modlitwą, jakieś życzenia, a potem wychodzi taka komedia. A niektórzy myślą, że po prostu, że to tak ma być. Ja tak patrzę na nich, mówię, z czego oni się śmieją. Więc wychodzi po prostu gdzieś to takie, no właśnie, też takie słabości, takie gdzieś właśnie braki, nie, które mogą nas upokarzać. Nie wiem, czy wy to macie, ale to też jest w ramach takiego pośmiania się ze mnie teraz. Kiedy ja w swojej pysze udaję, że już wszystko wiem, wszystko rozumiem, na wszystkim się znam i się, kiedy okazuje się, że wychodzi, że po prostu niektórych rzeczy po prostu nie znam, to takie się robi czerwone, taki wstyd, że no ośmieszam się po prostu przez to. Więc tutaj trzeba pokornie przyznać, no nie znam się na tym, na tamtej sprawie, na tym się znam trochę, na tym trochę lepiej. Nie, a to jest wyzwalające takie, no niestety, nie? Także to niestety w sensie nie muszę się na wszystkim znać, nie muszę wszystkiego wiedzieć. Taka postawa ubóstwa, ubogiego w duchu zachowała właśnie tych świętych ojców pustyni, pustelników, a przede wszystkim jaki Pan Jezus był ubogi w duchu. Przecież On mógłby chwalić się, ile On to wie, bo przecież wszystko jest wszechwiedzący, wszechmocny i mógłby
ludzi tą swoją wiedzą przygniatać, upokarzać. Ale przecież to jest tak, że Bóg jest pokorny, jest miłością, więc On nikogo nie upokarza. To my często sami siebie po prostu upokarzamy. Samych siebie czasem też tak właśnie no, krzywdzimy, ranimy. Dlatego też jedna z najpiękniejszych modlitw, która jest, to jest modlitwa właśnie wstawiennicza. Wstawiać się za innych. Nie skupiać się na sobie. Bo wtedy jest modlitwa za siebie samego we wszystkich potrzebach. Modlę się we wszystkich swoich świętych potrzebach. Panie, spełnij te moje wszystkie potrzeby, bo one są teraz najważniejsze na świecie. Oczywiście dobrze jest też modlić się tak za siebie, ale nie do przesady. Nie tak, żeby ta modlitwa rozpoczynała się i kończyła tylko na mnie. W centrum ma być mój Bóg i moi bracia i siostry, poranieni, grzeszni, słabi, oddaleni od Boga, cierpiący, chorzy. Mam się za nich wszystkich modlić, tak jak potrafię. I razem z innymi. Dlatego właśnie zachęcam do takiej modlitwy, kiedy widzimy jakieś potrzeby braci, sióstr, to dobrze jest modlitwą wstawienniczą się pomodlić za tą osobę. Nałożyć dłoń właśnie na ramieniu, czy odmówić od razu jakąś krótką modlitwę, czy może od razu wziąć na przykład po rozmowie telefonicznej, SMS-ach, czy po e-mailu od razu różaniec pomodlić się. Panie, błogosław tą osobę, oddaję ją Tobie. Od razu modlitwa wstawiennicza. W miarę możliwości, bo wiadomo, czasami ktoś jakieś wiadomości otrzymuje w pracy, gdzie nie ma czasu na jakąś dłuższą modlitwę, ale na jakąś króciutką zawsze się znajdzie. I do tego Pan Bóg nas powołuje. Powołuje, żebyście byli, można powiedzieć, takimi duchowymi ojcami i matkami pustyni. Takimi duchowo pustelnikami, pustelnicami. Czyli na pustyni tego świata żyje dla Boga. Tak jakby nie było tego świata. Tylko Bóg, nie zaniedbując niczego ze spraw tego świata, które powinno się wypełniać. Te obowiązki, zadania, które trzeba, żeby były wykonane, wypełnione dla miłości Pana Jezusa. Więc Pan Jezus wzywa nas do tego więcej. Ja nie oczekuję tego od innych ludzi tego świata, którym nie dał może tyle, albo którzy tego nie przyjęli, może tego nie znają, albo to odrzucają. Ale od nas tego wymaga. Bo dał nam więcej, wymaga od nas więcej. I daje nam jeszcze, czy da i daje nam jeszcze więcej, dlatego, że widzi, że jeżeli my nie lekceważymy tej Jego łaski, nie marnujemy, to Bóg daje jeszcze więcej. Więc jeszcze powtórzę tą naukę, którą kiedyś głosiłem na jednym ze spotkań, czy także kilka lat temu na rekolekcjach. Były takie też na temat ojców pustyni w podobnym klimacie. Też głosiłem takie rekolekcje siostrom zakonnym, gdzieś to było 10 lat temu, też właśnie o duchowości ojców pustyni, więc widzę taką potrzebę teraz, czy Duch Święty też wzbudza takie pragnienie, żeby do tego wracać. Również właśnie odnośnie tej modlitwy Jezusowej, czyli modlitwa serca, to jest modlitwa, która była modlitwą chrześcijan, wielu chrześcijan, nie tylko tych mnichów. Wiemy, że pojawił się różaniec, to mniej więcej XIII wiek, święty Dominik i później, więc różaniec to nie była modlitwa, która była od początku, ona gdzieś powstawała z, można powiedzieć, ciągu wieków, a tak naprawdę gdzieś różaniec rozwinął się od czasów też bitwy pod Lepanto, kiedy to było w XVI wieku, kiedy
w 1571, kiedy chrześcijaństwo odniosło zwycięstwo nad Turkami. To było wielkie zwycięstwo, mówią różańcowe. Wiemy, że w objawieniach Matka Boża o tym mówi nieraz. Ale to się zaczęło od modlitwy jezusowej. Nie wszyscy może mają taką łatwość modlitwy różańcowej, a nawet może niektórym się nie chce modlić różańcem. Ale nie wierzę, żeby nie chciało ci się modlić modlitwą jezusową, bo to jest tak proste, że nawet małe dziecko się może modlić. Takie małe dziecko mówi gu, gu, gu i tam ble, ble, ble i tak dalej. To jest taka mowa dziecka, taka bardzo prosta, zanim się nauczy mówić. To podobnie jest z ludźmi, którzy są ludźmi modlitwy. Im prostsza modlitwa, tym lepsza. Czyli choćby wymawianie imię Jezus, czy Maria, czy Panie zmiłuj się. Tego typu proste formy modlitwy. I tak sobie można powtarzać. Albo jako jakiś pojedynczy akt szczelisty. To jest piękna modlitwa serca. Złe duchy bardzo się tego boją. Człowieka modlitwy, który woła do Boga. Im właśnie powtórzę, prościej, tym lepiej. Dlaczego też taka modlitwa w językach jest taka piękna i taka głęboka i taka mocna, że również złe duchy nie cierpią, jak się ktoś modli w językach, bo to jest właśnie taka modlitwa, prosta, płynąca z serca, modlitwa w duchu. Chociaż się wydaje też innym, że to jest bełkot. Ale czasami się zdarza, niestety w kościele ktoś mówi, że to jest bełkot, że to jest jakaś mantra, trans. Nie wiedzą, o czym mówią. Obrażają tych ludzi modlących się. Dlatego z drugiej strony właśnie takie modlitwy upraszczają naszą relację z Bogiem i ją pogłębiają. Dlatego też dochodzi w pewnym momencie do tego, że ta modlitwa staje się taką, że tylko imię Jezus czy Maria się wypowiada z dłuższej modlitwy, a w końcu jest milczenie. Wchodzi się w milczenie, w ciszę. I to z kolei było nazywane przez tych ojców pustyni, szczególnie przez Hezychiusza z Synaju, hezychazm, czyli trwanie w ciszy przed Bogiem, w milczeniu. Potem to zostało nazywane też przez innych świętych kontemplacja, modlitwa wewnętrzna. Różnie to potem się nazywało, ale to miało taką nazwę. Hezychazm, hezychasta, czyli ten, kto trwa w ciszy przed Bogiem. Ale myśli o Bogu, trwa w Nim, jest przed Nim i w Nim, a Bóg w Nim. Cisza wewnętrzna i zewnętrzna, już nic nie mówię, o niczym nie myślę, tylko o Bogu. Ktoś może myśleć, trwać w takiej modlitwie dłuższy czas, krótszy, to nie musi trwać godzinami. Chociaż może tak być, że ktoś taką łaskę otrzyma, że będzie trwał godzinami przed Bogiem w ciszy. Można co jakiś czas sobie przeczytać werset Pisma, dla takiego podtrzymania tej modlitwy w ciszy, czy może właśnie chwilę modlitwy Jezusowej, czy imię Jezus i od razu skrzydła się duchowe dusze otwierają i dusze dalej leci. Tak jak czasami widzimy takie piękne ptaki, na przykład orły, kiedy są wiry powietrzne w górze, my tego tutaj na dole nie doświadczamy, nie czujemy na przykład jakiegoś nawet żadnego takiego powiewu wiatru, a te wiry powietrzne są wysoko i widzimy, jak orzeł unosi się i często niewiele właśnie machają skrzydłami albo bardzo rzadko, tak żeby jeszcze nabrać pułapu czy żeby też wejść w odpowiedni wir taki powietrzny, żeby się unosić. I nie musi się tymi skrzydłami namachać, żeby lecieć i to bardzo wysoko. Właśnie po to są te wtedy w czasie tej hezychi te krótkie akty szczeliste, czy Słowo Boże, żeby pobudzić duszę, serce, umysł do myślenia o Bogu, trwanie w Bogu. Więc zachęcam, żeby też trwać w takiej modlitwie, która się wydaje pusta, nic nie robię. I to jest naprawdę też trudne dla pychy. Ja muszę coś robić, ja muszę, różaniec muszę odmówić. Jeszcze teraz litanie, jeszcze nowenne, jeszcze jakąś modlitwę. I nie mogę w ciszy być, bo znaczy, że się nie modlę. To jest błąd. Te modlitwy są dobre, dobrze, że ktoś się tak modli, ale też musi być czas na ciszę, na milczenie. I ta modlitwa tak naprawdę jest najlepsza. To jest modlitwa pustyni.
modlitwa Jezusowa, modlitwa serca, prowadzi do innej modlitwy serca, do modlitwy w ciszy. Kiedy ja już nie mówię Panu Bogu, co ma robić, ale przyjmuję to, co On mi mówi, abym zrobił. I tu już jest różnica. Panie, zrób to i tamto, daj mi to i tamto, proszę Cię o to i tamto, czego jeszcze tego nie ma. A prosiłem Cię 5 lat temu, a już idzie 6. rok. Nie ma odpowiedzi, czy Ty mnie słyszysz? A potem może usłyszysz taki głos z nieba, a czy Ty mnie słyszysz? Bo ja do Ciebie próbuję mówić już 10. rok i Ty mnie słyszysz. Więc trzeba przede wszystkim słuchać Boga. Bo skąd ja wiem, co mam czynić, jeżeli Go nie słucham? A mówię do Niego i mówię do Niego, Panie, nie słyszę, co Ty do mnie mówisz. No bo przestań mówić, przestań gadać, tylko słuchaj. Dobrze, że mówisz, ale nie przesadzaj z tym. Trzeba przede wszystkim słuchać. Adoracje, medytacje, to właśnie hezychia, ta cisza jest potrzebna, żeby usłyszeć ten słodki, dobry, piękny głos Boga. I wiemy, że to jest coś innego niż głos tego świata. Bardziej delikatny, bardziej przenikliwy. I to nie jest przecież głos zmysłowy. My tak działamy na zmysły. Jak coś nie poczuję, nie usłyszę, nie dotknę, no to tego nie ma. No to zła modlitwa. Nie, no nic. Dzisiaj po prostu ta modlitwa mi nie idzie. Chce mi się spać. Wszystko mnie nuży i męczy. No bo ciało po prostu jest słabe. Umysł otępiały. Ale pobudzaj swoje serce do modlitwy. Pragnij się modlić sercem. Na pewno Bóg działa w twoim sercu. To ciało, ten biedny osiołek, no jest słaby i trzeba mieć litość dla tego osiołka, dla swojego ciała. Mieć zrozumienie, mieć poczucie swojej też przez to takiej biedy, słabości, ale też nie pogardzaj sobą z tego powodu, że nie jesteś już aniołem, albo jeszcze nie jesteś. Bądźmy cierpliwi. I modlitwa serca jest najważniejsza. Ja śpię, a serce me czuwa, mówi psalmista. Więc może tak być, chociaż o tym nie wiesz, że ty śpisz, a twoje serce ciągle się modli. Ono ciągle wznosi się do Boga. Więc zachęcam również do takiej modlitwy. I również do modlitwy, tak jak to było przed tą nauką, żeby w ramach na przykład modlitwy Jezusowej czasami się pomodlić danym wersetem Pisma i sobie powtarzać go kilkadziesiąt razy. To też jest taki rodzaj modlitwy prostej, żeby to Słowo Boże przeniknęło ciebie. Czasami się zdarza, że ktoś mówi na kazaniu, na nauce albo na adoracji usłyszałem Słowo i to mnie poruszyło. To sobie powtarzaj, zapisz sobie, zaznacz w komórce czy w Piśmie Świętym, w książce, Księdze Pisma Świętego, żeby te fragmenty zapamiętać właśnie. I też święci ojcowie pustyni uczyli się Pisma Świętego na pamięć. Wiemy, że to nie było tak dostępnych ksiąg Pisma Świętego jak teraz. Dlatego oni uczyli się na pamięć. Mieli bardzo dobrą pamięć. Niektórzy święci pustynnicy znali naprawdę dosłownie, bez przesady mówiąc, otrzymali taki dar, całe Pismo Święte na pamięć. Dokładnie. Rozdział, werset, księga, wszystko na pamięć. To byli geniusze, ale to byli wielcy święci, dlatego, że byli pokorni, po wielu latach otrzymali taką łaskę, taki dar. Więc jakby nawet wszystkie księgi Pisma Świętego spalono, to taki jeden Abba mógłby otworzyć całe Pismo Święte od początku do końca. Dlatego dobrze jest właśnie uczyć się Pismo Święte, przynajmniej fragmenty na pamięć. Tak zachęcam również do tego, tych, którzy nas oglądają, słuchają, będą też korzystać z tej nauki, z tego nagrania. Bo to Słowo Boże, też o tym mówiłem, ma charakter oczyszczający, uwalniający, egzorcyzmujący. Więc dlatego również dobrze jest Słowo Boże sobie puszczać, na przykład może z YouTube'a,
słuchać sobie. Nie zawsze jest możliwość, żeby czytać Słowo Boże, ale posłuchać. Odnośnie pamięci, bo też właśnie będziemy prosili o modlitwę, o uzdrowienie i oczyszczenie i umocnienie pamięci, bo często z pamięcią mamy problem. Jeszcze wam powiem taką anegdotę. Czasami się zdarza, kiedy teraz może już trochę mniej, bo Pan Bóg wzmacnia moją pamięć, ale zdarzały się takie sytuacje, że ktoś przychodzi do spowiedzi, do zakrystii, a niekiedy było tak, że no właśnie wcześniej były jakieś rekolekcje czy spotkanie i tak byłem taki też wymęczony. No i pytam się na początku, bo mam taki zwyczaj, bo lubię się zwracać do braci i sióstr po imieniu, jak masz na imię? Ona mi powiedziała i po chwili pytam, jak masz na imię? A ona mówi, ale już powiedziałam ojcu. No to powiedz jeszcze raz, bo zapomniałem, więc było mi tak potem głupio i wstyd, ale to obróciłem potem trochę taki żart. W każdym razie właśnie módlmy się o to, żeby Pan uzdrawiał, powtórzę, oczyszczał, uświęcał, umacniał naszą pamięć, żeby w naszej pamięci były zapisane te sprawy i wszystkie słowa, które usłyszeliśmy o Bogu i słowa Boga. Żebyśmy sobie to przypominali, żebyśmy tym żyli. Jeden Abba miał wielkie problemy z pamięcią, no i jeden do niego z uczniów się zwraca. Ojcze, no ale chyba sprawia ci to naprawdę problem, to, że masz problem właśnie z pamięcią. A on na to, że nie, wprost przeciwnie, bo dzięki temu, że ma zaniki pamięci, cieszy się tymi samymi sprawami, tak jakby były pierwszy raz przez niego słyszane. Więc stąd tak dość podszedł do tego też takim poczuciem humoru. I jeszcze jedno właśnie. Jeżeli chcemy, żeby Bóg nam odpowiedział, to trzeba siać. Właśnie siać, modląc się, albo słuchając, między innymi nauk na rekolekcjach. To jest sianie duchowe. Modlę się, sieję. Słucham słów Bożych. Słowo Boże jest siane we mnie. I trzeba tutaj cierpliwości. Jedna z największych cnót, najważniejszych cnót też chrześcijan, to oprócz też pokory, czystości, miłości, wiary, to jest cierpliwość, wytrwałość. To zawsze charakteryzowało chrześcijan. I jeszcze taka anegdota na końcu. Pewien rolnik, Antoni, był bardzo pobożny, miał wielkie pole. I każdego dnia rano się modlił. Panie, spraw, aby obrodziło to pole. No i tak prosił przez wiele dni. A w końcu głos z nieba się odezwał, no bo ten był zdenerwowany. Panie, proszę, aby obrodziło pole, a jeszcze nie obrodziło. A Bóg się odezwał. Daj mi szansę i zasiej ziarno. No bo ten modlił się, ale nie siał. A prosił Boga, żeby obrodziło pole. Jeszcze może też... Właśnie, bo było też o modlitwie, o miłości, o milczeniu, o samotności i też taki wiersz księdza Jana Twardowskiego. Miłość i rozpacz miej mnie w opiece. Dwa razy tonę w tej samej rzece. Ból i milczenie, tak jak dwie drogi. Lub z krzyża zdjęte ręce i nogi. Na ławce w parku nie trzeba więcej. Dwie cięte rany. Czas nasz
i serce. Czyli właśnie tutaj taka mowa o milczeniu, cierpliwości, o tym, że miłość, która jest od Boga, jest czasem trudna, bolesna, raniąca. Że Bóg właśnie milczy, kiedy wołamy. Ale przecież wiemy, milczenie to mowa Boga, więc mówi do nas, tylko uważamy, że milczy. Więc ta miłość niech Ciebie dotknie, mimo że rani Ciebie. Ale to dobrze być zranionym przez Boga. Bóg, kogo kocha, to wiemy, że rani. Dlatego jeżeli czujesz się zraniony, będąc na modlitwie, czujesz, że Bóg cię rani, że może cię Bóg opuścił, że Bóg ci nie odpowiada, to znaczy, że jesteś bardzo blisko Boga. Że jesteś tak blisko, że już Go nie widzisz, nie czujesz, nie słyszysz, bo jesteś tak blisko. Więc ja osobiście jak słyszę, jak czasami ktoś właśnie mówi, że nic nie widzi, nie słyszy, nie czuje. Kiedyś czuł, kiedyś to było na modlitwie. Taka radość, taka słodycz i spoczynki były. A teraz już się to wszystko skończyło. Pan mnie odrzucił. Nie, to znak, że jesteś tak blisko Boga, że już tego nie potrzebujesz. Że po prostu potrzebujesz trwać w tej obecności Boga. On cię zranił miłością swoją, ale cię nie zostawił, tylko tak cię przybliżył. I jeszcze może takie powiedzenie księdza Twardowskiego, które tutaj zawarł jakby w takim ala mini wierszu. Jeszcze ostrzegam, że święty, nie święty, a przecież może kiedyś będzie ogłoszony święty, kto wie, bo naprawdę był Bożym człowiekiem, pobożnym kapłanem, ksiądz Jan Twardowski, ułożył coś takiego. Uwaga, tu leżą starego kawalera kości, co za długo studiował traktat o miłości. Także zamiast kochać, to czytał o miłości, ale nigdy nie kochał. Więc właśnie o to tutaj chodzi, żebyśmy nie czekali na miłość, tylko kochali. Kochali Boga, Maryję, naszych braci i siostry, tak jak na początku też o tym powiedziałem. Naprawdę, no trudne mamy charaktery, no powiedzmy sobie szczerze, nie jest łatwo przebywać jeszcze w jakiejś wspólnocie, gdzie nazbierają się najtrudniejsze charaktery w Polsce przynajmniej. To nie jest lekko. I to od razu widać, i to wszędzie widać. Dlatego nie czytajmy o miłości, tylko kochajmy brata i siostry. Wspierajmy, módlmy się. I uczmy się właśnie przez to, bo niektórzy mówią, właśnie przez to miłości, bo niektórzy mówią, wstąpiłem do tej wspólnoty miłości i miłosierdzia, a tutaj nie ma żadnej miłości, żadnego miłosierdzia. No to, a co z tobą? A ty okazujesz miłość i miłosierdzie? Jakby każdy zaczął od siebie, to naprawdę byłoby miłość i miłosierdzie. Jakby każdy nie przeskoczył te swoje własne egoistyczne pragnienia, to dobrze, no to właśnie po to jest ta wspólnota, żeby uczyć się tego, nie, że już to jest w wersji doskonałej. Chodzę do wspólnoty i doskonała wersja miłości i miłosierdzia. Jak oni się kochają, jest to są wspaniali, cudowni, no to właściwie już nie mam nic do roboty, nie muszę właściwie nic robić, bo wszyscy jesteśmy już doskonali. Co to byłaby za wspólnota? Nie do zniesienia, wszyscy doskonali. Z drugiej strony. Więc jeden święty opowiadał jeszcze taką, jeszcze dokończę na ten temat, taką anegdotę, że jakby zebrać tutaj na ziemi tych ludzi, którzy teraz są w niebie i są wielkimi świętymi, zebrać ich tutaj razem na ziemi, żeby pobyli ze sobą jeden dzień. Naprawdę nie wiem, jak to by wyglądało, ale to nie byłoby dobrze. By się pokłócili. Poprztykali, pogniewali, pooburzali. Naprawdę niezły czyściec byłby. Dlatego tak patrzmy na siebie właśnie też z takim poczuciem humoru właśnie z takim podejściem, że potrzebujemy siebie wzajemnie. Właśnie ja nie potrafię tego, ale ten brat potrafi, siostra tamto. Ja może to, a oni tego nie umieją. Ale po to, żebyśmy sobie wzajemnie pomagali, służyli,
modlili się, obumierali dla siebie. To nie jest tylko jakieś takie pobożne życzenie, puste zachęty, ale niech to stanie się naszym życiem, bo to są takie czasy rekolekcji, spotkań, pielgrzymek i innych podobnych wydarzeń, żeby żyć tym. Nie tylko usłyszeć i powiedzieć, ale to było piękne. To nie jest tak, jak się idzie gdzieś do jakiejś galerii pięknych obrazów i podziwiamy, czy muzeum, jakie to wszystko było piękne, jakie piękne. No ale co z tego? To się tylko trochę pocieszę tym, da mi to jakąś przyjemność taką estetyczną, no ale nic więcej. Nie stanę się przez to lepszym człowiekiem. Będę może artystą, będę miał taką wrażliwość artystyczną, ale nie będę lepszym człowiekiem, jeżeli nie będę patrzył na to wszystko oczami Boga. Nie będę starał się kochać sercem Boga, braci i siostry. Więc może na zakończenie tak właśnie. Niech owoce również tego słowa, naszych modlitw będą doczesne i wieczne. Pragnijmy ich dla siebie, dla wielu, dla całego Kościoła, dla całego świata. Bo te rekolekcje, powiem tak trochę żartem, są dla całego świata. Nie tylko te, zresztą wiele jest takich rekolekcji, miejsc, gdzie ludzie się gorąco modlą. Ale sądzę, że chyba to są jedyne rekolekcje teraz obecnie na ziemi odnośnie Jezusa na pustyni. To jestem tego pewien. Nie ma takich. Więc bierzesz udział w rekolekcjach, jakich nie było jeszcze od powstania świata. I co jeszcze? Jest tak, jeszcze też tak żartem. Dobrze, powstańmy. Wznieśmy nasze serca, nasze dłonie do góry. I może jeszcze, a może tak, właśnie jeszcze, może przed modlitwą, w związku z tym, co powiedziałem, powiedz do tego brata i siostry tak serca, z miłością. Dziękuję Panu Bogu za Ciebie i za Twój charakterek. Jeszcze zachęcam was wszystkich, nie tylko niewiasty, ale także mężczyzn, kiedy przedpatrzycie na siebie w lusterko, to mówcie sobie, Panie, ale jestem wspaniały, jak mnie genialnie stworzyłeś. Po prostu. A nie tam, że tego brakuje, tutaj coś wyszło, tutaj gdzieś jakaś jest zmarszka, tutaj jakaś plama, tylko jestem wspaniały, Panie. Genialne dzieło Boże.
Paprocha mam na głowie znowu? Dobrze, pomódlmy się teraz, może właśnie teraz, tak? Jeszcze właśnie znowu teraz niech dłonie i serca będą wzniesione do góry, skoro jesteśmy wspaniali, skoro jesteśmy dziełami Bożymi. Oczywiście jeszcze tam trzeba korekty. Jeszcze takie małych takich zmian jeszcze, ale ogólnie jest dobrze. Pomódlmy się do Pana. Może zaśpiewajmy teraz właśnie, żeby ten śpiew popłynął. A może właśnie to, z adwentowe. Przyjdź Jezu, przyjdź. No właśnie. Ale ręce do góry. Przyjdź Jezu, przyjdź. Przyjdź Jezu, przyjdź. Czekamy dziś do naszych serc, do naszych dni. Przyjdź Jezu, przyjdź. Przyjdź Jezu, przyjdź, czekamy dziś do naszych serc, do naszych dni. Dziękujemy, że mówisz do nas. Przyjdź Jezu, czekamy dziś do naszych serc, do naszych dni. Niech spłynie Twoja łaska i niech wypełni mnie, bo nadszedł czas, by cały świat poznał Cię. Tyś Królem jest. Wołamy przyjdź. Wołamy przyjdź. Tyś Królem jest. Tyś Królem jest. Wołamy przyjdź. Wołamy przyjdź. Przyjdź Jezu. Przyjdź Jezu, przyjdź. Czekamy dziś do naszych serc, do naszych dni. Przyjdź Jezu, przyjdź, czekamy dziś. Do naszych serc, do naszych dni. Niech spłynie Twoja łaska. Niech spłynie Twoja łaska. I niech wypełni mnie. Bo nadszedł czas. Niech spłynie Twoja łaska. Niech spłynie Twoja łaska. I niech wypełni mnie. Bo nadszedł czas. To jest ten czas. Poznał Cię. Poznał Cię.
przyjdź, Jezu, jeszcze raz. Przyjdź, Jezu, przyjdź. Jeszcze raz, czyli drugi raz przyjdź. Bo pierwszy raz przyszedłeś, a teraz drugi raz przyjdź. Czekamy, Panie. Panie, nie spóźniaj się, prosimy Cię o to. Czekamy dziś do naszych serc, do naszych dni. Niech spłynie Twoja łaska i niech wypełni, wypełni nas. Bo nadszedł czas, by cały świat poznał Cię. Jezus jest naszym Panem. Panem. Jezus jest naszym Panem. Jezus jest naszym Panem. Niepokalane serce Maryi zwycięży. Niepokalane serce Maryi zwycięży. Niepokalane serce Maryi zwycięży. Ku chwale serca Jezusa. Jezusa. Ku chwale serca Jezusa. Ku chwale serca Jezusa. Na wieki wieków. Amen. Amen. Alleluja. I brawa dla naszego Pana. Brawa dla Ciebie, Panie. Przyjdź, Panie. Maranata. Dziękujemy, Panie. Może teraz ustalmy, bo wiadomo, to się wszystko przedłużyło. Czyli tak naprawdę jest wszystko we właściwym czasie. To mała przerwa, tak 5 minut, żeby przewietrzyć się. Dlatego proszę, żebyśmy wszyscy wyszli z kościoła na mini spacer i za kilka minut się pojawiamy tutaj jeszcze na nowennie do niepokalanego poczęcia Maryi i od razu będzie msza święta.